nie ma stołu w naszych domach, gdzie nie znalazłoby się miejsce właśnie dla baby. Tak było w ciągu ostatnich dziesięcioleci, a w zasadzie możemy śmiało powiedzieć w ciągu ostatnich setek lat, bowiem okazuje się, że baba wielkanocna gościła na polskich stołach już w XVII wieku. Oczywiście początkowo miała inny wygląd, inaczej smakowała zapewne, inaczej ją nazywano, nazywano ją babim kołaczem, ale już podobno w tym czasie pojawiła się nazwa baba. Wprowadził ją król Stanisław Leszczyński, zasugerowany turbanem na głowie swojego ulubionego bohatera właśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Pani reprezentuje koło gospodyń. Tak, koło gospodyń z Domasławia, gmina Kobierzyce. Co pani tutaj prezentuje na dzisiejszej wystawie? No, troszeczkę wypieków takich drożdżowych, piaskowych, babeczki, koszyczki i takie wyroby ręczne, jajeczka. Dziękuję. No, żeby coś pokazać, co jest, co się robi na święta, jak to wygląda. Mazurek jest tutaj upieczony. Pani sama to piecze? Tak, to wszystko sama piekłam. Na naturalnych? Na naturalnych. Starych, sprawdzonych recepturach? Starych, sprawdzonych przepisach, tak. Na każde święta pani tak przygotowuje stół? Tak, na każde święta robię wypieki wszystkie. Mazurki, babki, chałki, chlebki takie do święcenia. A rodzina co na to mówi? Nie lepiej kupić w sklepie? Po co czas tracić? Nie, rodzina woli swoje roboty wszystko. Bardziej, lepiej im smakuje. Aha, czyli jednym słowem ma pani pełen dom gości na święta. Tak, zawsze jest dużo gości. Czego by pani życzyła słuchaczom i sobie na najbliższe nadchodzące święta? No zdrowych, spokojnych świąt przede wszystkim. No i uśmiechu, dużo radości na twarzy, bo to jest najważniejsze, żeby się nie smucić, tylko weselić w te święta. I my też pani życzymy. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego i pięknych tych świątecznych, kolorowych baw naszym słuchaczom. Dziękuję życzymy, bardzo. Żeby takie właśnie na Państwa stołach zagościły. Nie te z półek sklepowych, tylko samodzielnie zrobione. Tak. Z własnych. Święta Wielkiej Nocy to także te święta, które obfitują bardzo wiele symboli, które odnoszą się do tradycji. A tradycja przecież, Szanowni Państwo, to wszystko to, co ciągle nam przypomina, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy i być może jaka jest nasza przyszłość. Dlatego tak ważne jest o tej tradycji nie zapominanie. I tym bardziej serdecznie dziękuję Paniom, że tę tradycyjną palmę mi wręczyły. Na pewno na niedzielę panową ze sobą ją zabiorę. Bardzo uprzejmie dziękuję. Natomiast dla wszystkich Państwa, nie za Pani, wejdę Pan. Szczere i dobre życzenia, dobrych świąt. Takiej w atmosferze rodzinnej, a pamiętamy też o tym, że te święta są przejściem z zimy do wiosny, odradzającego się życia, więc życzenia ciągłego optymizmu, patrzenia w przyszłość, patrzenia na to, co się zmienia na lepsze, zapominania o tym, co jest niedobre, wybaczania tym, którzy być może nam coś złego uczynili. Uniwersytet III wieku z Ziembic, pani Janina Lacel, członek zarządu tego uniwersytetu. Aktywny działacz, prowadzę klub miłośników kresów, angażuję się w prace artystyczne. A dzisiaj na Wielkanocnej Babie co pani prezentuje? Dzisiaj na Wielkanocnej Babie prezentujemy właśnie pisaneczki i prezentujemy karteczki świąteczne. Własnej roboty? Własnej roboty oczywiście. No. Własnoręcznie zrobione. Przyjechałyśmy tutaj reprezentować właśnie te nasze cierpliwe wyroby. Ile czasu zajmuje przygotowanie
takich won. Trudno powiedzieć, ile to czasu zajmuje przygotowanie jednej, dlatego że to się nie da powiedzieć, że się jedno maluje od początku do końca, ponieważ ona musi stąd z jednej strony, z drugiej strony, trzeba coś na nią nałożyć, znowu schnie, znowu stoi, także trudno powiedzieć. Nie mierzyłam czasu, ile jedna pisanka zajmuje czasu wykonania. Nie mierzyłam. A jakie materiały używa Pani do produkcji tego? No, przede wszystkim farby akrylowe, koraliki, które się specjalnie kupuje i właściwie najwięcej nic, wstążeczki do dekoracji. Dużo osób u Pani w uniwersytecie zaangażowanych jest? Jest koło artystyczne, takiego rękodzieła właśnie twórczego, w którym przeróżnymi technikami robią przeróżne rzeczy. Od malowania bombek, po obrazki haftowane, po obrazki wstążeczkowe, po kartki świąteczne, po quilling, po pergamano. Wiele technik stosują panie i naprawdę wychodzi im to. Życzyłabym przede wszystkim dużo zdrowia, bardzo dużo zdrowia, zrozumienia potrzeb innych i zadowolenia z tego, że się jest tu i teraz w tym miejscu. Radości każdego dnia, żeby każdy, kto mimo pewnych niedostatków, czy zdrowotnych, czy finansowych, żeby doceniał to, co ma, tu gdzie jest i jacy ludzie go otaczają, żeby promieniował radością i wtedy ta radość się zwróci do tego człowieka. Tego bym życzyła każdemu właśnie w dniu Święta Zmartwychwstania. My również Pani życzymy i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. A co Państwo prezentują tutaj? Akademię Sztuki Trzeciego Wieku. Skąd? Wrocławia. To samodzielna praca wszystko? Tak. Dużo czasu to pochłania, przygotowanie takich ozdóbek? Nieprawdopodobne, te pisanki to same Pani malowały? Tak, wszystko malowane. Ręcznie malowane. Jak to się robi takie coś? Niech Pani zdradzi, ja bym chciał w domu sobie takie porobić. O, nie wiem, czy Pan sobie to... Skręcać. Krystyna Iwańska, Wielkanocna Baba. Co Pani prezentuje tutaj? Swoje rękodzieło. Wypieki i świąteczne różne przysmaki. Palmy wielkanocne, sztuczne kwiatki z bibuły, wszystko coś świąteczne. Pani sama to robi? Ktoś tak Bosia mnie obdarzyła takim darem, że próbuję naśladować naturę i odrabiam, sama to robię. A dlaczego Pani to robi? Dlaczego? Tak. Dlaczego to robię? Z jednej strony pewnie odziedziczyłam dar po dziadkach, po rodzinie. Ale lubię, kocham. Bibułę kocham, kwiatki kocham, wszystko z tego tworzę. No i ma Pani czas na to wszystko? Skąd Pani ten czas bierze? W tej chwili jestem na emeryturze, ale nawet jak pracowałam, miałam rodzinę, to w wolnych chwilach zawsze starałam się zająć właśnie takim rękodziełem, jakąś robótką. Nawet mam stare, bardzo stare obrusy, rzeczy, które wyszywane przeze mnie, bo mi szkoda wyrzucić. Czyli przetwarza Pani te rzeczy, które ewentualnie nie wyrzucają po prostu z domu, żeby się pozbyć. Nawet mam tutaj w tej chwili taką serwetkę przetworzoną. Miałam kupca na nią, ale szkoda mi było sprzedać. A niech Pani się pochwali, co Pani dzisiaj tutaj zaprezentuje nam? To jest właśnie ta serwetka, którą, przepraszam, odłożę. To jest właśnie ta serwetka, którą odtworzyłam. To był prosty wzór. Wszystkie panie umiały robić normalne serweteczki na toaletkach w dawnych domach, w sypialkach, żeśmy takie serwetki miały, zaścielałyśmy koło toaletek i na kaslików przy łóżkach. A ja sobie dorobiłam kwiatuszki, teraz modne bardzo, mam piękną serweteczkę świąteczną. A co jeszcze zaprezentuję? Wykorzystałam starą wełnę, to znaczy starą resztki, no bo wiadomo, z amerykańskiej renty to tak... Jak jest. Ale też Pani wypieki robi, tak? Nie pisze, że stare nie, są. Nie, po prostu zresztą pełny, bo robiłam kolorowe kurczątka. A dlaczego mają jajka być? A wyglądają jak nowe. Tak. Kochana, jajka się parkuje, ale kura też musi być kolorowa. Jakie? Właśnie cieplutko na jajeczku.
A ciasta na wielkanocny stół sama pani piecze? Ciasta na wielkanocny stół sama piekę, wypiekam takie pasty, babki z ciasta drożdżowego, którego tu mam tak z takim kogutem upieczoną, taką z sorem, właśnie kura kogut. Mamy wypieczoną babeczkę drożdżową, też zwykłą, tylko o dziwo, jak to mówią, jak się ciasto drożdżowe robi, to nie powinna gospodynie usiąść, bo jak się usiądzie, to tak popęka, bo nie rośnie, a później popęka. Dokładnie. Dobrze wiedzieć. Stary babci przepis. Mam drożdżowe zające, ale to już w foremkach robione, to nie są tak wycinane jak te drożdżowe. Mam w zwykłych blaszkach robione ciasto paremki. Co tu jeszcze mam takiego? Mam trzy rodzaje babek, normalne bułeczki, ale zrobione w kształcie kwiatuszka. To drożdżowa. Dobry. Zaraz porozmawiamy. I co jeszcze takiego ciekawego mam z ciasta? W tej chwili akurat było jeszcze tydzień czasu do świąt, więc wszystkich ciast nie mam. A pani sąsiadki nie mówią czasem, że ma pani coś z głową, że się takimi starociami pani zajmuje? Nawet mówią mężowie moich sąsiadek, mówi, słuchaj, sąsiad do sąsiad, ty nie puszczaj swojej baby z Iwańską, bo ona jak cię weźmie, to już baby w domu nie będziesz miał, bo ona gdzieś jeździ, coś robi. To na Dobrzyńską przyjedzie, to gdzieś jeszcze? To jest właśnie taki przykład, pan, który mnie zna od kupela. Od dziecka można. No, można powiedzieć, tak. Co pan sądzi o tej pani? Bardzo miła, bardzo uczciwa. I ja myślę, że będzie długo żyła. Dziękuję. Dlatego, że ma bardzo ładne zainteresowania. No i to widać, prawda, że warto takie tradycje kultywować? Warto. To dlaczego założyłam u siebie w mojej miejscowości? Lub cztery za Jeziorzyce Wielkie, gmina Jordanów. Nie mamy domu kultury, a dzieci, no jak dzieci, no gdzieś czymś trzeba je zająć. Więc ja społecznie uczę te dzieci. Mamy dwa razy w tygodniu mamy zajęcia i mamy środowiskową świetlicę też dwa razy w tygodniu. Przepraszam, nie dwa razy, raz w tygodniu, cztery razy w miesiącu. Ale te dzieci, które z panią środowiskową, pani Kryniu, my do pani przyjdziemy, zrób nam pani dwa razy w tygodniu. Ale nie da się tak, bo ja po prostu społecznie. Także są chętne, o czym to świadczy, że te dzieci przychodzą do mnie chętnie. Zainteresowane. Tak, tak. Chętne są, mam cztery dziewczyny, które piękne palmy robiły. Tu akurat nie mam żadnej palmy zrobione przez te dzieci, ale podobne nauczyły się kwiatki robić. Nie tylko w jednym jakimś tam asortymencie, tylko no po prostu różne jakieś żonkile, śnieżyczki, no takie jakieś żonkile. Słuchaczom Radia Wnet życzyłabym zdrowia, uśmiechu, radości i wokół siebie samych dobrych ludzi. O, to jest. Dziękujemy pani bardzo i my pani też tego życzymy. Dziękuję bardzo. Pięknie.